witam Państwa po króciutkiej przerwie. Moim kolejnym gościem jest Magdalena Sagut z Centrum Nurkowego Born to Dive. Spotykamy się, witam Cię bardzo. Dzień dobry. Serdecznie, spotykamy się przy okazji majówki, bo już niebawem będzie weekend majowy, wiele atrakcji, a między innymi 30 kwietnia będzie akcja Eko Piknik, szlifujemy szmaragd. Co to za akcja? Słyszałam, że jest to już druga akcja w naszym mieście. Tak, dokładnie. To jest już druga akcja. Planujemy tą akcję z takiego powodu, że chcemy pokazać mieszkańcom Szczecina, że mamy naprawdę piękne tereny w Szczecinie, a są one bardzo niedoceniane i też są bardzo zanieczyszczone. Jednak Jezioro Szmaragdowe na pewno każdy zna. Każdy na jakimś tam krótkim spacerze był i kojarzy to miejsce, ale jakby się tak bliżej przyjrzeć, to widać, że niestety ludzie nie szanują za bardzo tego miejsca i nawet pomimo tego, że są gdzieś tam jakieś śmietniki i tak dalej, to te śmieci po prostu leżą obok śmietników i ludzie po prostu nie szanują tego, nie szanują tego, że mamy takie ładne tereny. To są piękne tereny. Szmaragdowe jest chyba najpiękniejszym jeziorem w naszej okolicy tutaj w Szczecinie. Tak, dokładnie. I pomimo tego, że jest tutaj w centrum Szczecina, ludzie nie szanują tego po prostu. W zeszłym roku odbyło się to po raz pierwszy, rozumiem. Czy taka akcja cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony mieszkańców? Oczywiście, my staramy się tą akcję oczywiście też nagłośnić. Bardzo dużo osób przychodzi tam też dlatego, że po prostu jest majówka, tak? Jest piękna pogoda, ludzie przychodzą na spacer i przy okazji też oczywiście pomagają nam. Widzą, że jest taka akcja. No i to ich skłania do tego, żeby też troszkę pomyśleć nad tym, no i żeby pomóc wesprzeć nas właśnie w tej akcji. A jakie atrakcje tym razem czekają na przybywających, chcących zaoferować się w czyszczeniu jeziora? Mogę powiedzieć, że w tym roku atrakcji na pewno nie zabraknie i ekopiknik będzie polegał na tym, że całe rodziny będą mogły przyjść i na tym skorzystać. Dla dzieci oczywiście będzie naprawdę bardzo, bardzo dużo atrakcji. Postawimy dmuchany zamek, zawsze dzieciom się bardzo podoba, lubią się wyszaleć, lubią poskakać. Będą też dużo atrakcji takie jak pokazy dla dzieci. Będzie na przykład stała też duża śmieciarka i będzie można ją oczywiście zwiedzać. Będzie też dużo animacji i konkursów dla dzieci, jakichś różnych, na przykład plastycznych, tak? Dzieci będą mogły się troszkę wykazać. Dla dorosłych planujemy też oczywiście całe rodziny. Będą mogły zwiedzać podziemia tamtych okolicznych terenów, bo niestety też bardzo mało osób wie, że w tamtym miejscu są podziemia. Są podziemia, tak. I naprawdę to jest piękne też miejsce. I oczywiście to zwiedzanie będzie dostępne dla wszystkich z przewodnikiem, także na pewno dowiemy się bardzo dużo ciekawych jakichś rzeczy o tych podziemiach i nie tylko. Warto też wspomnieć, że te wszystkie atrakcje będą darmowe, tylko jedynym warunkiem właśnie, jest to... Właśnie, co jest warunkiem? Tak, jedynym warunkiem jest to, że trzeba uzbierać worek śmieci. Jak duży to ma być worek? Tam jest jakieś wytyczne są, czy to ma być mały worek, duży, co to jest? My te worki będziemy mieli zapewnione. To są zwykłe worki takie, jak mamy w koszach na śmieci. Nie ma takiej możliwości, że ktoś przyniesie sobie z domu. Nie, będziemy oczywiście już zapełniony. Niestety w tamtym roku były takie sytuacje, ale mam nadzieję, że w tym roku... Zdarzają się już tacy chętni po prostu z gotowym workiem wchodzą na... Tak, niestety się zdarzają, ale mam nadzieję, że w tym roku razem wysprzątamy Jezioro Szmaragdowe i te śmieci, które po prostu tam zalegają, wszyscy przyniosą do nas i wtedy będą mogli korzystać sobie z tych atrakcji. A w zeszłym roku dużo się udało w ogóle takich śmieci nazbierać? W tamtym roku naprawdę bardzo dużo tych śmieci było, około 1 tony. Więc żartujesz. Tak, naprawdę. I to jest tylko tam Szmaragdowe i to okolice? Szmaragdowe okolice, jeszcze warto wspomnieć, że my jako nurkowie... Jedna tona śmieci? Jedna tona śmieci. Tylko przez ten ekopiknik?
czasie dokładnie tego ekopikniku tak zebrana? Czyli, Matko Boska. Czyli naprawdę tam jest, te tereny są bardzo zanieczyszczone, ale warto też wspomnieć, że my jako nurkowie będziemy sprzątać dno jeziora. Także na dnie jeziora tego nie widać, ale jeżeli my tam nurkujemy, to widać, ile tam leży szklanych butelek, jakichś plastikowych butelek. Właśnie, co tam znajdujecie na tym dnie jeziora? Tam jest naprawdę wszystko. To, co ludzie po prostu wrzucą, to tam osiada. Tak jak mówiłam, butelki. Ostatnio znaleźliśmy też na przykład starą pralkę. Starą pralkę. Ktoś sobie zadał trudu, żeby ją tam wtargać? Tak. No, my na początku, kiedyś jak nurkowaliśmy, tam znaleźliśmy stare beczki. Dlatego zrodził się taki pomysł właśnie, żebyśmy zorganizowali ten ekopiknik, żebyśmy uświadomili tych mieszkańców, ile tam jest śmieci. Właśnie to było widać po tym, jak wyłowiliśmy te beczki i inne jakieś tam fanty z tego jeziora. Tak, no naprawdę tona śmieci, no to jednak mówi wszystko. Ale to jest bardzo dużo, bo zebrać tonę za jeden dzień właściwie, raz, że zaangażowanie mieszkańców, co mi się bardzo w ogóle podoba, ale z drugiej strony, no to są takie informacje niezbyt optymistyczne, że tylko z tego obszaru za jeden dzień uda się zebrać tonę śmieci. No niestety to nie jest dobra informacja, ale podobało nam się to też, że właśnie mieszkańcy przyłączyli się do tej akcji i posprzątali z nami to jezioro. No i później na koniec dnia wystawiliśmy te wszystkie worki, żeby pokazać mieszkańcom efekty pracy. I to było naprawdę piorunujące. To było szok dla wszystkich, tak? Że było widać, to jest ile tego. Szok. Ty mi teraz mówisz, że to na śmieci za jeden dzień, to jest po prostu bardzo dużo. Ja sobie nie umiem tego wyobrazić ilościowo, ile to jest worków, ale jest dużo na pewno. Jest bardzo dużo, no naprawdę to była duża liczba i dobrze, że uświadomiliśmy mieszkańców, że jednak tam te tereny to jest no coś, o co musimy też dbać, no bo widać jak... To jest nasza perełka w tym naszym mieście, perełka, w Szczecinie. Oczywiście jest, nasza atrakcja. Tak, to jest miejsce, nasz gdzie szmarek, zakochani tak? sobie idą na ławkę, tak. przede wszystkim. Dokładnie. Piękne miejsce. Szkoda tylko, że niektórzy ludzie je dewastują i zaśmiecają po prostu nagminnie. Tak. Ale z drugiej strony, dzięki wam można będzie oczyścić, będzie można może choć trochę zmienić mentalność mieszkańców, żeby może w przyszłości nie śmiecili aż tyle. Tak, to jest właśnie Jezioro Szmaragdowe, to jest nasz szmaragd, więc próbujemy go oszlifować, żeby ten nasz diament był piękny. Tak? Żeby błyszczał. Tak, żeby błyszczał, więc tak nasza właśnie akcja nazywa się Szlifowanie Jeziora Szmaragdowego, czyli Wielkie Sprzątanie Jeziora. Spodziewasz się w tym roku dużego zainteresowania ze strony mieszkańców tą akcją? Mam nadzieję, że oddźwięk, jaki był w tamtym roku, przyniesie korzyści w tym roku. To znaczy, że po prostu mieszkańcy przyjdą tak samo, ci, którzy byli w tamtym roku i może też z polecenia na przykład... Może namówią jeszcze sąsiadów albo kolegów. Tak. Mam nadzieję, no, że w tym roku będzie jeszcze więcej osób do pomagania i no, też mam nadzieję, że w tym roku będzie o wiele mniej śmieci i no, mamy nadzieję. Miejmy nadzieję, że pogoda dopisze przede wszystkim, bo chyba od tego uzależniacie całą tą akcję, czy nie? Nawet jeżeli nie będzie pogody, na pewno tam będziemy. No i bo rozumiem, że do jeziora schodzicie tak czy inaczej. Schodzimy niezależnie od warunków pogodowych. A jak głębokie jest w ogóle Jezioro Szmaragdowe? No niestety Jezioro Szmaragdowe nie jest bardzo głębokie. Waha się to w przedziale od 12 do około 14 metrów. Niestety trzeba powiedzieć, że przejrzystość tego jeziora też nie jest... Kiepska raczej. Jest kiepska, tak. No to jest wszystko uzależnione od tego, że... od warunków pogodowych tutaj. No i dlatego też, że jezioro jest tak bardzo zanieczyszczone przez śmieci. To warunkuje to też, że widoczność tam nie widoczność jest... Widoczność już nie jest, przejrzystość tak. już nie jest, wiadomo, klarowna, tylko po prostu tam jest dużo drzew. Co tam się znajduje? Tak, dokładnie. Oprócz tych beczek znaleźliście jeszcze coś ciekawego? I pralki? Tak, tam właśnie dlatego, że jezioro znajduje się w lesie. Dokładnie, jest bardzo... zatoczone drzewami, więc tam podejrzewam zalega tych drzew tak, trochę. Tak, jest bardzo dużo zatopionych drzew, jest cały zatopiony las, więc nurkując można... poruszać się pomiędzy tymi zatopionymi drzewami i to jest naprawdę świetne uczucie. To musi być magiczne. Tak, naprawdę to jest magiczny, piękny, zatopiony las. Jeszcze z liśćmi na przykład niektóre drzewa, bardzo duże drzewa, duże konary, więc naprawdę to jest taka naprawdę perełka
naszego miasta. A mówi się, że tam jest zalana kopalnia, prawda to? Są tam jakieś pozostałości? Tak, to była kiedyś zalana kopalnia, więc zostało tam jeszcze, może nie tak bardzo dużo, jakieś tam dosłownie fundamenty budynków, ale jest też jeden wózeczek taki, który kiedyś przewoził. Tylko trzeba zejść pod wodę. Trzeba zejść pod wodę, żeby go zobaczyć, tak. No raczej się nie da na powierzchni tego ujrzeć, wiadomo, no już to trzeba wyższą szkołę po prostu odbyć, trzeba się nauczyć nurkować przede wszystkim. Tak, trzeba, ale to nurkowanie to jest naprawdę świetny sport, praktycznie dla każdego. Zapytam jeszcze właśnie, dla kogo jest nurkowanie? Nurkowanie jest dla każdego, po prostu trzeba przyjść do nas i spróbować. Większości ludziom to się raczej podoba, jest to w ogóle przeniesienie się do innego świata. Z pewnością, do pięknego świata. Tak, jeszcze warto wspomnieć, że podczas tego ekopikniku będziemy wyświetlać filmy z naszych różnych podwodnych przygód, także każdy będzie mógł sobie zobaczyć, jak to wygląda od naszej strony. Mnóstwo atrakcji zapowiada się w najbliższy weekend. Dziękuję Tobie za rozmowę. Moim gościem była Magdalena Saugut, Centrum Nurkowe Born to Dive. Dziękuję raz jeszcze za rozmowę i za przybycie. Dziękuję bardzo. Z Państwem widzę się już za chwilkę, a po przerwie będzie Wiosna Biologów. Zapraszam.